Cześć wszystkim, nazywam się Jakub Kuzdra, zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania Kafe Warciarz. Łyk kawy. Żeby nie było, że puste, nie? Jak smakowała bramka w meczu z Podbeskidziem? Wszedł pan wtedy jako zmiennik, a później strzelił pan gola na wagę prawie utrzymania. No na pewno ucieszyłem się po bramce, bo gdzieś tak zawsze o tym marzyłem, żeby zagrać w tej najwyższej klasie rozrywkowej. I o tym strzeleniu bramki, no bo gdzieś tam w przyszłości, no i strzelam wielu bramek jako obrońca i... No i cieszę się, tak samo dużo ludzi właśnie tam ode mnie, czy to ze wsi, czy tam z Tarnowa cieszyło się po tej bramce, bo... No na pewno mój dziadziu, który nie żyje, by się ucieszył, nie? I mam pewnie z nieba widział, to no cieszy. Jedziemy dalej. Wiedząc, że w przyszłym sezonie spadają z ligi trzy drużyny, czy odczuwa pan lekki stres, że nie uda się wtedy utrzymać? Czy odczuwam? Ja na razie tak, kurczę, no tak nie myślę o tym, co będzie w następnym sezonie. Skupiam się tu generalnie na tym, gdzie tam jeszcze... No niby może mamy to utrzymanie, ale jeszcze nie do końca. Jak będzie to pewne, to będę się na pewno cieszył, ale skupmy się na tym sezonie, bo jeszcze mamy jakieś tam cele drużynowe do ugrania i to niech będzie priorytetem. Z którym zawodnikiem miałeś największy problem w meczach Ekstraklasy? Największy problem? Chyba w drugim meczu w Warcie w Ekstraklasie, gdzie graliśmy z Zagłębiem Lubin. I bardzo podobała mi się gra, gdzie naprawdę uważałem za chyba najlepszego bocznego pomocnika. Wtedy to był Bohar i Sasza Żywie, z którym miałem akurat przyjemność też być w zespole w Piaście Gliwice. Już wtedy widziałem, jakie on ma umiejętności. Więc myślę, że ta dwójka, bo generalnie jeszcze tak, no nie grałem z Legią, ale z ławki. No, podobał mi się bardzo Bartek Kapuska, gdzie myślę, mi się wydaje, że powinien zasłużyć na powołanie do reprezentacji, bo generalnie uważam, że gra bardzo dobry sezon i że to tylko dla niego kolejny przystanek i wróci za granicę grać. Czy warto stać na europejskie puchary? Czy stać? Myślę, że Raków jest tego dobrym przykładem, który sezon w Ekstraklasie no, gdzieś tam spokojnie się utrzymał, a w kolejnym, no w obecnym, walczy gdzieś tam o podium. No i mogą, znaczy, czy do ligi, czy do fazy grupowej się zakwalifikują, to ciężko powiedzieć, ale myślę, że tam w kwalifikacji no, jest stać, no ale myślę, że to plan przyszłościowy. Pytanka, wiesz? O kurczę, ciężkie pytanie. Moje największe atuty piłkarskie to... No uważam, że jestem nieprzyjemny jako obrońca, że gdzieś tam, kurczę, w takim żargonie piłkarskim te gryzę gdzieś tam po Achillesach i uważam się za takiego nieprzyjemnego właśnie do grania 1-1, czy też na pewno w tym sezonie poprawiłem taktycznie swoje umiejętności. No i to generalnie. Gdzieś tam wiem też, że ja zawsze w każdym meczu wkładam całe serce i generalnie to chyba to. Jako, że interesujesz się egzotycznymi ligami, to do jakich lig chciałbyś w przyszłości trafić i dlaczego? Dlaczego i gdzie? No tak jak generalnie wszędzie powtarzam, w każdym wywiadzie, to chyba ta australijska mnie tak kręci najbardziej. Gdzieś chciałbym zwiedzić ten kraj. Wiadomo, też mam gdzieś tam z tyłu głowy Stany, ale ta australijska jest takim priorytetem, gdzie to jest dla mnie... Myślę, że się spełni, no, gdzieś tam będzie spełnieniem marzeń. Chciałbym ten kraj zwiedzić, no choć bardzo boję się pająków, ale przełamię ten strach, żeby to, właśnie zwiedzić ten kraj. Kto najbardziej zaimponował ci w Ekstraklasie? No to już generalnie było, tak jak mówiłem, że Bohar, Żywiec, no i Kapuska.
Jak widzę swoją przyszłość po sezonie? A mam pomidora? No nie wiem. Pomidor. Który kraj zagraniczny spoza Europy cię najbardziej pociąga i dlaczego? No tak w sumie. Jak już była Australia, to powiem o jeszcze jednym. Powiem o Islandii. Islandia gdzieś tam podoba mi się generalnie Skandynawia, ale Islandia chciałbym tak na rok wyjechać, taki domek dostać gdzieś i żeby spokojnie się tam, tak żyć sobie spokojnie, zobaczyć jak to jest. Wiem, że tam oaza spokoju generalnie, gdzieś konie, tak, no i chyba ten kraj. Ja generalnie zapraszam wszystkich kibiców do oglądania właśnie Warta TV, gdzie na pewno będą kolejne odcinki z Kafe Warciarz. No i dawajcie lajki, klikajcie suby, niech się to kręci.